Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Pomyliliśmy drogi, ale koniec końców dostaliśmy do Stramberku. Nie wiem, czy widzieliście, jak pięknie góruje tutaj baszta zamkowa nad miastem. Musimy uciekać z rynku, bo się okazało, że tutaj nie powinno się wjeżdżać. A to, co jem, to są tak zwane stramberskie uszy. I po to tutaj przyjechaliśmy. Stramberskie uszy zwane są też tatarskimi uszami. Ale niech was ta nazwa nie zmyli, bowiem to nie są uszy Tatarów, tylko tatarskie uszy. Tak trochę jakby powiedzieć indiańskie skalpy. Indianie je po prostu obcinali. I tak samo było z Tatarami, którzy zalewali tę część Europy w XIII wieku. Na pamiątkę oprawców jeszcze stramberskie uszy. Nie było. Wyglądają, moi drodzy, Morawy. Jesteśmy przy Jezernickim wiaduktach, wybudowane bardzo dawno temu, odrestaurowane i bardzo długie. Około pół kilometra ma każdy, wiadukty są dwa. No, a tak wyglądają Morawy po lewej stronie. Na górze, mam nadzieję, widać, że jest zamek. Niby fajnie, ale jestem tu na Morawach i mnie to nie zaskakuje. To są tak naprawdę kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, zamków i wiele z nich atrakcyjnych, malowniczych i usytuowanych właśnie w ten sposób, co mi się bardzo podoba. Jedziesz sobie drogą i mijasz takie miejsca. Przepięknie. O, potem. Olomouc, czyli Ołomuniec. Jesteśmy na rynku, choć to jest tak naprawdę tylko fragment tego rynku, ponieważ można przejść, zresztą zaraz postaram się przejść uliczką i pokazać dalsze tereny, jak to wygląda. Rzućcie okiem sami, pogoda nie rozpieszcza, ale mimo tego będziemy starali się jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej wam pokazać, bo Ołomuniec, zresztą bardzo słusznie, nazywany jest małą prawą. Prachą. Mala Pracha. To jest Mala Pracha. Smurfy to jest z Kuszmaulowy. Kdysi dávno, hluboko v lesích, byla jedna malá vesnice, ve které žila malinká stvoření. Dobře. Budete ještě koukat? Tak vám to nechám tady. To kolejna część rynku w Ołomuńcu. Jak widzicie, w Czechach tutaj ani ze świątyniami, ani z zamkami, ani z pomnikami się nie pierdolą. Można śmiało powiedzieć, mają rozmiar skurwysynu. Gdyby coś takiego postawić w Poznaniu na rynku, to nie byłoby przejścia. Tymczasem u nich to stanowi jakiś tam fragmencik. Jeśli gdzieś da się jeszcze przenieść w Matrixie, to tutaj jest chyba jedna z ostatnich budek, bo jak się przechadzam po Czechach, w tym Ołomuńcu, to widziałem miejsca, w których były, ale to jest ostatnia. Ciekawe, czy działa. O kurde, działa. Jest telefon. Spuśćcie monetę albo
albo kartę chyba. No jest tam to napisane. Tak, albo kartę. Próbujemy się połączyć z Matrixem. Masz kartę? I don't know the future. Ta-da-da. Zobaczcie, tak jak w Polsce są różne dania w Żabkach, w Biedronkach, tak tutaj Spiczkowa i Hovezi Gulasz mają. Jeden sobie biorę do chaty na spróbowanie. Jak powszechnie wiadomo, ziemia jest płaska, a wspiera ją żółw pod spodem. Bo jak wiadomo, żółwie wspierają wszystko, co pod spodem. Tutaj idealny tego przykład. Tam małe żółwie, to mało wspierają. Pogoda nie rozpieszcza. Jesteśmy na tak zwanym górnym rynku w Ołomuńcu. Monumentalna, ogromna kolumna Trójcy Przenajświętszej. Jest to bez wątpienia symbol Ołomuńca, jego znak rozpoznawczy. A dodatkowo można powiedzieć coś, co pewnie Was już też nie zdziwi i mnie też nie do końca zaskakuje. Oczywiście jest to obiekt wpisany na listę UNESCO. Aha, kolejna rzecz. Socrealistyczny zegar na ratuszu. Ratusz jest remontowany i zegar niestety jest przykryty. My go nie zobaczymy, ale jeśli ktokolwiek będzie tutaj i będzie już po remoncie, ma szansę zobaczyć coś bardzo ciekawego. Dobry Państwo, znajdujemy się przed kościołem Najświętszej Marii Panny Śnieżnej. Niestety kościół jest zamknięty i do środka nie wejdziemy, ale jest to ważny punkt na mapie każdego turysty zwiedzającego Ołomuniec. Znajduje się w centrum i tutaj też w centrum z tego miejsca prawdopodobnie znajdziemy polski akcent. Ołomuniec jest miastem troszkę wymuralowanym, że tak powiem. Nie jest to na pewno Łódź, ale parę murali można znaleźć i to bardzo ciekawych murali. Jeden, a w zasadzie dwa znajdują się tutaj po prawej stronie. I prawdopodobnie ta pani to jest raczej Maria Skłodowska-Curie. Jesteśmy pod katedrą świętego Wacława i pierwszy polski akcent to jest tabliczka upamiętniająca przyjazd Jana Pawła II w 95 roku, a będąc już w kościele z dzwonnicą świętego Marcina, świętego Michała, mówiłem o tym, przeczytałem to w zasadzie, że Jan Paweł II w 95 roku kanonizował pewną kobietę. No i właśnie wtedy był tutaj w Ołomuńcu. Idziemy do środka, bo kościół jest otwarty, więc zobaczymy. I tam tak naprawdę jeszcze czegoś się spodziewamy z polskich akcentów. Wnętrze katedry świętego Wacława nie jest zrobione z przepychem. Jest to raczej skromna katedra. Jest w środku, jak widzieliście, jest relikwiarz ze szczątkami świętego Jana z Karkandra. I był to nasz rodak,
który wstąpił do kościoła, został księdzem dopiero gdy owdowiał. Gdy został aresztowany, chciano torturami na nim wymusić złamanie tajemnicy spowiedzi. Nie dał się, za co przypłacił życiem. Sama katedra jest ogromna, monumentalna, zresztą jak wszystkie kościoły albo większość kościołów w Czechach, szczególnie na Morawach. I właśnie w związku z tym, że jesteśmy na Morawach, to śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z tych wież, jedna z trzech wież tego kościoła, tej katedry, jest najwyższą wieżą na Morawach. Najwyższa jest w Pilsie. Jeszcze dodam coś, co zapomniałem powiedzieć a propos Jana Sarkandra, że został on kanonizowany w 1995 roku też przez Jana Pawła II. My idziemy dalej. Świetnie, że zobaczyłem i mi się przypomniało tablicę z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, bo przecież 11-letni wówczas Amadeusz Mozart był w Ołomuńcu i to był dosyć spory czas. Nawet chorował tutaj na ospę, ale i wyzdrowiał. Ale w Ołomuńcu stworzył też szóstą symfonię F-dur. I nawet jeśli nie została ona stworzona w tym kościele, a co jest możliwe, to na pewno w tym kościele na organach była ona grana. O, i kolejny polski akcent. Wacław III. Król czeski i polski. Wstęp do Wolę to jest to, co nam najbardziej pasuje, czyli wstęp jest za darmo. Za mną można rzec, że typowa cerkiew, wzorowana na cerkwiach rosyjskich, cerkiew świętego Gorazda, męczennika, księdza, który podczas wojny wymienił się albo chciał się wymienić za więźniów, poszedł do Niemców, no i ci po jednodniowym procesie go stracili przez strzał. Świątynia, która za mną się znajduje, stanowi dominatę architektoniczną wschodniej części miasta, czy nad wschodnią częścią miasta. No a kolorystyką to chyba sami widzicie, że mocno przykuwa uwagę. Aha, przypomniał sobie o ciekawostce. Jak już jesteśmy przy cerkwi, to powiem coś, co może nie wszyscy wiedzą. My, jak się żegnamy, czy przeżegnujemy, to żegnamy się od lewej do prawej, natomiast Kościół prawosławny robi to odwrotnie, od prawej do lewej. Trafiliśmy do tak zwanej biblioteki i tutaj jest mnóstwo win, które można tak zwane ciepowanie. Jedno takie, a jedno takie polosłodkie, czerwone. Czerwone Merlot. Prosim. Kolik litr? Litr. Znajdujemy się w przepięknej, zabytkowej willi. Jest to przykład klasycznej secesji wiedeńskiej. Część z was pewnie pamięta, jak mówiłem o secesji berlińskiej, która jest w Poznaniu. To jest przykład secesji wiedeńskiej. Budowana dla bankierów, zdaje się, dla kogoś bardzo, bardzo możnego. Ogromny obiekt, bardzo piękny, jedyny w swoim rodzaju, jeden z niewielu tak dobrze zachowanych, jeśli chodzi o secesję wiedeńską.
Nie wiem, czy będzie widać, ale zobaczcie, jakie te catery mają stroje, żeby nie zmokły. Są ubożone folią. Dobra, ponownie znajdujemy się w tej części rynku, która jest zwana dolnym rynkiem. I mamy, za mną jest fontanna Neptuna. Trochę bliski akcent, bo o ile nie jest polski, o tyle w Poznaniu też mamy fontannę z Neptunem. W Gdańsku jest chyba najbardziej znana, ale nie zmienia to faktu, że w Poznaniu na rynku też jest Neptun. A tutaj na wprost mnie można rzec kolumna mariacka upamiętniająca wygraną walkę z zarazą morową, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie mówiąc z dżumą. Na tych terenach dżuma robiła dosyć duże spustoszenie i jak się z nią uporano, to z radości i ku upamiętnieniu tej chwili wybudowano kolumnę mariacką. Na dolnym rynku mamy też bardzo ciekawą kamienicę. Teraz to się nazywa Hanacka Hospoda. I to właśnie tutaj przyjechał młody Mozart i tutaj w tym budynku mieszka. Czy w tym budynku, czy tutaj stworzył szóstą sonatę F-dur? Prawdopodobnie tak. Święta Zdzisława, patronka rodzin. I była ona kanonizowana przez Jana Pawła II. Jeszcze jak? Wieczorny spacerek odhaczony, centrum miasta troszeczkę zwiedzone. Teraz lekki odpoczynek. Dziękuję. To się nie spodziewałem, że przyniosło tyle lodu. No ale tak gadam po czasku. Poprosiłem o tym, które przyniesie, ale wypas. Ale no wracając do tego. Pierwszy przepiękny rynek, nic dziwnego, że Ołomuniec jest nazywany Małą Pragą, Mała Praha. Znajdujemy się w bramie Starego Rynku i tutaj oni mają często po otwieraniu bramy na przestrzał i tak jest między innymi w tej bramie, z niej jest zrobiony pasaż z takimi ogródkami. I my sobie siedzimy, popijam beherowku i poglądam jako ciekawostkę. Znaczy to jest bardziej dla mnie ciekawostka, ale beherowka jest tutaj tańsza niż moszko. Dla mnie to dziwne, 50 kosztuje 45, a moszko 50.
cóż można powiedzieć, bardzo się cieszymy, że tutaj trafiliśmy. Nie wiedziałem za bardzo, czego się spodziewać. A teraz już wiem, że to jest to. No czekaj, nie? Nie będę się tutaj jakoś super krył. Mimo, że wiecie, czym to grozi, w Pradze nie zakończyło się to zbyt dobrze, bo była pokuta, ale tutaj w takiej okolicznościach policji nie widać. No i może można troszeczkę sobie zajarać. Także myślę. No więc czeka, wasze zdrowko. Pokuta w Czechach, czyli mandat w Czechach, mandatem w Czechach, w Pradze w zasadzie. Ale jednak tak to może też wyglądać, że siedzisz sobie, chodzisz z jointa, knajpie. Zwłaszcza, że nie jestem pierwszą osobą, która pali w joint. Czy wie pan, co to jest gastrofaza? Wiem. Co mi się najbardziej podobało, jak dzieciok trochę. Nie ma pisuarów, to koleje się na ściany. Kurde, to właśnie się skończyło?